czwartek, 23 grudnia i już jutro Wigilia, więc wszyscy jesteśmy w świątecznym nastroju, tak jak i najnowsze wydanie Czasu na Opole. Wesołych Świąt. To doskonała lektura na świąteczny czas, z której dowiecie się Państwo o tym, że podpisana już została umowa na budowę stadionu, jak to wyglądało, o budżecie na 2022 rok i o lodowisku pod chmurką. Te wszystkie gazety są darmowe, dostać je można w ekspozytorach, które znajdują się w centrach handlowych, w bibliotece publicznej, tutaj przed ratuszem, więc zachęcamy do lektury, do tego, żebyście się Państwo dowiedzieli, co się dzieje w naszym mieście i życzymy wszystkiego dobrego.